Witam po dłuższej przerwie na moim kanale. Filmów nie było prawie dwa miesiące. Natomiast teraz ze względu na trochę więcej wolnego czasu, wracam z kolejnymi materiałami. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś pojawia się na moim kanale i że będziecie zadowoleni po prostu z nowych produkcji. Dzisiaj nie będzie o monetach, przedstawię Wam za to produkt, który posłużył mi do pierwszego i jak dotąd jedynego unboxingu na moim kanale, a mianowicie opowiem Wam trochę więcej o narzędziu wielofunkcyjnym, a szczerze mówiąc o scyzoryku marki Victorinox. Sam scyzoryk jest bardzo ciekawy, jest w charakterystycznym kolorze dla firmy Victorinox. Jest czerwony, jeszcze jako ciekawostkę sprawdzimy jak wygląda waga tego narzędzia, jak on leży w dłoni i czym mieści się w kieszeni. Już waga jest wyzerowana, także tutaj zważymy. Waga wynosi 76,7 grama. Nie jest to bardzo dużo, trochę powyżej 2 uncji. Na przykład, powyżej, jego waga wynosi powyżej 2 uncji, więc nie jest to duża waga, na pewno nie przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. Jako taka najbardziej przydatna rzecz w tym scyzoryku jest bez wątpienia. A śrubokręt, który niejednokrotnie uratował mi życie, jest to śrubokręt płaski, który. Ej, śrubokręt, przepraszam, okłamałem was, nie jest to śrubokręt płaski, jest to po prostu śrubokręt krzyżowy, który niejednokrotnie uratował mi życie, wielokrotnie mi się przydał. Gdybym nie miał po prostu takiego narzędzia w kieszeni, na pewno moje życie byłoby bardziej skomplikowane. Przechodząc jeszcze do ciekawostek, na samej górze można znaleźć pensetę która może się przydać w wielu ciekawych sytuacjach, w wielu nieprzewidywanych okolicznościach, także warto mieć ze sobą coś takiego. Jeszcze muszę Wam wspomnieć, że nie mam żadnej umowy z firmą Victorinox. Nawet, nie wiedzą nawet o moim istnieniu, natomiast muszę Wam powiedzieć, że po prostu a jest to narzędzie, które użytkowałem przez około półtora roku. Więc chciałem Wam co nieco powiedzieć, jak to wygląda. Też przysłużył się ten scyzoryk do unboxingu na moim kanale, więc warto też opowiedzieć o takim sprzęcie. Jeszcze jako ciekawostkę mamy do czynienia z wykałaczką. Wykałaczka jest plastikowa, nigdy nie miałem okazji jej użyć i zastanawiam się, czy rzeczywiście jest ona przydatna i czy niesie ze sobą jakąś większą korzyść, czy po prostu jest takim gadżecikiem, który jest w scyzoryku. Jeszcze jako ciekawostkę mogę Wam pokazać resztę funkcji, a mianowicie otwieracze. Otwieracze zarówno do puszek, jak i otwieracze do napojów. Po tej stronie otwieracz do napojów, po tej stronie otwieracz do puszek. Jako ciekawostka, każdy taki otwieracz na końcu ma płaski element, który może być wykorzystywany jako śrubokręt. Zawsze możemy czymś takim spróbować odkręcić jakąś śrubę z płaskim gwintem, także myślę, że to jest Ciekawe rozwiązanie. Ale już przechodząc do głównego elementu tego narzędzia, a mianowicie do największego ostrza, ostrze to służyło niejednokrotnie do otwierania różnego rodzaju przesyłek, czy też innych drobnych rzeczy, co jest zresztą pokazane na ostrzu. Widać, że ostrze jest <laughs> lekko brudne, natomiast już przechodząc do samej odpowiedzi na pytanie zawarte w filmie, czy rzeczywiście warto zainwestować w narzędzie, które cechuje się wyższą jakością. Moja odpowiedź jest oczywista. Pewnie, że warto. Zawsze ja przynajmniej odniosłem takie wrażenie na podstawie właśnie tego scyzoryka, ale też szeregu innych rzeczy, że czasem warto dopłacić nawet kilka, dziesiąt złotych, żeby otrzymać produkt, którego możemy być pewni przez Kilka kolejnych lat. Jako ciekawostkę, scyzoryk ten nie był super drogi. Myślę, że kupiłem go na pewno poniżej 100 zł, więc to nie był taki wydatek, który, na który trzeba odkładać kilka miesięcy. A jest to na pewno narzędzie, które ułatwi codzienne funkcjonowanie. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o sam scyzoryk. Także dziękuję Wam bardzo za. Za obejrzenie filmu. Dajcie też znać w komentarzach, czy w ogóle jesteście zainteresowani takiego typu materiałami, czy nagrać może film z innej tematyki. W niedalekim czasie planuję jeszcze opublikować kilka filmów. Nie planuję dłuższych przerw, jak miało to miejsce od czerwca. Także dziękuję za uwagę. A i jeszcze jedno, najważniejsze. Pomyślałem, że fajnym uzupełnieniem kanału byłoby dodawanie jakiegoś kanału, który porusza się w zbliżonej tematyce. Więc na pewno szukajcie w informacjach jakiegoś kanału, który zostanie polecony w tym filmie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na pewno nie będziecie musieli tak długo czekać jak od ostatniego filmu. Cześć